Halo, witam. Ja się nazywam Jakub Cichoń i dzisiaj sobie porozmawiamy o materacach. Chcę Wam zrobić takie krótkie kompendium, o co w tym w ogóle chodzi, żeby szło się w tym połapać, bo wiem, że tych materaców jest dużo, one są do siebie podobne, one się czasami się różnią tylko jedną wkładką, typu matą kokosową, może w pocket, może multi-pocket, więc rozbiję to na wiele filmów. Jeden główny film to będzie o tym, jakie są możliwości, z czym to się je, czyli po co jest lateks, po co jest visco, czym się różni pocket od multi-pocketa, po co to w ogóle jest. A w innych filmach będzie konkretnie opis danego modelu, czyli ma teraz Oslo, ma to, to i to i to, ma teraz Tromso, ma to, to, to i to, taka twardość i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to będzie jakieś ułatwienie dla Was, bo bardzo dużo ludzi dzwoni, pyta, jaki ma teraz, czym to się różni, więc mam nadzieję, że to trochę wyjaśni. Lecimy. Ok, więc zacznijmy sobie od tego, co może być w ogóle w materacach, po co to jest, jakie ma swoje właściwości. Będziemy sobie oglądać to na takich przekrojach materacy. Mamy przekrój każdego materaca kieszeniowego w naszej ofercie. Tutaj akurat Drummond, czyli dwa kokosy i, multi, i pocket zwykły. Zacznijmy sobie może od kieszeni. Zacznijmy sobie od tych cech wspólnych. Każdy z naszych materacy ma pokrowiec hipoalergiczny. Każdy jest zdejmowalny, każdy pokrowiec można prać w 40 stopniach. Dalej, zalecamy materace sprężynowe, dokładnie to sprężyny kieszeniowe, czyli pokety. One są fajne dla dużych łóżek, dla dwóch osób, gdyż każda sprężynka pracuje oddzielnie, więc jak są dwie osoby w łóżku, to tak jak osoba coś się rusza po lewej stronie, to prawa strona tego nie odczuwa, bo te sprężyny pracują oddzielnie, tak samo jak kładziemy się na łóżku i tam, gdzie jest miednica, się zapada, tam sprężyny pracują przy miednicy, a te, które są na przykład pod barkami, pracują oddzielnie, więc jedna drugiej nie przeszkadza. Jeśli chodzi o pokety i multipokety, to multipoketów jest dwa razy więcej, są one mniejsze, jest ich dwa razy więcej, więc mogą się lepiej dopasowywać, lepiej pracować indywidualnie i są dużo trwalsze, no bo mniej się zużywają. Jeśli każdy pracuje oddzielnie, jest mniej nacisku na każdą ze sprężyn, więc taki materac jest na pewno trwalszy. No i oczywiście droższy. Więc dobra, to były pokety. Dalej możemy mieć... Zawsze w materacy mają pianki. Pianka, tutaj jest pianka T25. Jest to po prostu warstwa, na której się leży. Mogą być podstawowa, najtańsze wypełnienie praktycznie to jest pianka. Tapicerska T25, tak jak ta, na niej się po prostu leży i pracują sprężyny, ewentualnie ten kokos. Poza zwykłą T25 możemy mieć piankę visco, czyli termoelastyczną. Ona jest super, gdyż dopasowuje się do ciała pod wpływem temperatury tego ciała. Czyli jak na przykład kładziemy się na niej, to się będzie delikatnie zapadać pod wpływem ciała i dopasowywać bardzo dokładnie. A jak ostygnie, no to wraca do swojej pierwotnej formy. Są to pianki nieco się nagrzewające, więc niektórym osobom bardziej będą się podobały na przykład zimą, a latem mogą zmienić na lateks. Lateks to też są bardzo elastyczne pianki. Nie reagują pod wpływem ciepła jak visco, czyli nie trzeba tego czasu do nagrzania, żeby się dopasowały, tylko dopasowują się natychmiast, są po prostu elastyczne. I są też perforowane, to znaczy, że są po prostu dziurki porobione, żeby lepiej była lepsza cyrkulacja powietrza. I to są już dwie warstwy fajnych pianek. Dalej są jeszcze maty kokosowe. Mata kokosowa służy tak naprawdę do utwardzenia materaca. Są też dodatkowe funkcje typu zapobiega wilgoci, że jest antyalergiczna i tak dalej, ale tak naprawdę są wykorzystywane po to, żeby ten materac utwardzić, żeby był twardszy. I to jest jej główne zastosowanie, maty kokosowej. Widzicie, niby tego dużo, ale tak naprawdę wszystko do siebie trochę podobne. Nie jest to takie wcale skomplikowane, więc teraz jak już wiecie, co może być w środku, to jak dobrać materac? Najprościej jest dobrać go pod względem wagi, czyli jak ważymy 60 kg, to możemy sobie wybrać na przykład materac H3. Materace właśnie oznacza się twardość materacy literką H, H1 do H5. H1 to są najmiększe, najbardziej miękkie, a H5 najbardziej twarde. Dla normalnego, w cudzysłowie oczywiście, zdrowego człowieka, dorosłego, sugerowane są H3,
H4. Wygląda to tak, że od 60 kg do 100, do 110 to jest H3, powyżej 100 to jest H4, więc to też zależy, jakie są Wasze preferencje. Są osoby, które wolą twarde materiały, nawet jeśli one są lekkie, i odwrotnie, więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Ale jeśli chcecie mieć ułatwioną sprawę, to po prostu ważycie 80 kg, szukacie H3. A czy to będzie z pianką Visco, czy z pianką T25, to już zależy od Waszego budżetu. Na piance Visco będzie na pewno bardziej komfortowy sen. Powinniście się lepiej wysypiać, gdyż ona się lepiej dopasowuje niż ta zwykła pianka tapicerska T25. No ale to już zależy, tak jak mówię, od budżetu. Warto też sobie zdawać sprawę, że są materace jednostronne lub dwustronne. Nasze materace są dwustronne, czyli jak na przykład mamy tutaj z naszego Hagesunda, z tej strony mamy Visco, z tej mamy latex, to możemy sobie spać na stronie od Visco, wtedy mamy efekt Visco, no bo leżymy bezpośrednio na nim, oczywiście na pokrowcu i na Visco, a jeśli jest nam za gorąco, jest lato, albo bardziej lubimy po prostu chłodne uczucie snu, no to obracamy materac i śpimy sobie na lateksie. Tak czy siak, materac warto odwracać, jest zalecane przez producentów materacy, żeby materac odwracać raz na jakiś czas. Jest to średnio, jest to 6 miesięcy, czyli na przykład zaczyna się lato, śpimy na lateksie, kończy się lato, zaczyna się jesień, no może inaczej, zaczyna się wiosna, śpimy, włączamy sobie lateks, zaczyna się jesień, włączamy sobie Visco. I to jest taka zdrowy cykl życia materaca. Oczywiście pranie pokrowca też jest jak najbardziej wskazane, ale to już ze względu na usunięcie jakiegoś starego naskórka, brudu, roztoczy, czy jakichś plam potowych, no różnie bywa. Wystarczy, że jesteśmy trochę chorzy, to już się wtedy pocimy w nocy, więc warto przeprać ten pokrowiec. Ok, mam nadzieję, że ten krótki, skompresowany filmik pomoże Ci w poszukiwaniu, poruszaniu się pomiędzy materacami, że będziesz wiedział, że jeśli materac ma kokos, to będzie twardszy niż ten bez kokosu, a jeśli ma Visco, no to on się lepiej dopasowuje niż ten ze zwykłą pianką T25. Więc dzięki za uwagę i do następnego. Zapraszam do filmów o konkretnych modelach materacy, które już niebawem. Cześć!